Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Witam was w kolejnym odcinku, mamy w ogóle, wow, 20 punktów do wydania. Zanim, moi drodzy, zajmiemy się tutaj naszą koleżanką, chociaż wiecie co, dobrze by było chyba iść do Alvaro, bo coś czuję, chociaż nie, dobra. Pójdziemy jeszcze na chwilę do obozu orków, bo mogę się teraz nauczyć dalej walki lepszej bronią. Wow, jak lagu... Halo, proszę nie lagować, tak. Tu jest kucharz, to nie chcę z panem kucharzem. My potrzebujemy tutaj... Nożgar chyba mnie uczy. I teraz tak, zobaczymy jak to wygląda. Jestem... A w ogóle mogę cię okraść, więc zróbmy to. Jesteśmy gotowi do treningu. Tak, i teraz jest duża szansa na to, że będziemy przeskakiwać próg punktowy. Także ja się jeszcze raz zapiszę, bo już jak czuję... Coś czuję, że jak dam sobie na 5, to przeskoczymy go. Więc zaraz to sprawdzimy. Hej, ty! Jestem. Tak, jesteśmy gotowi. Jak dam na 5... Broniu. Tak, przeskoczyliśmy próg punktowy, więc musimy się teraz wczytać, żeby tego nie spieprzyć. Dobra, dobrze, że mamy akurat dwa poziomy, bo będziemy mogli to bardzo ładnie zrobić. Chwila. Dobra, Nożgar, jestem gotów do treningu. I teraz tak. Plus 2. Jeszcze mamy. Dobra. 4. I teraz przeskakujemy? Tak, i teraz przeskakujemy. Musisz wiedzieć, kiedy możesz się wycofać. Dobra, i właśnie takim oto sposobem przeskoczyliśmy sobie próg punktowy. Mamy 2 punkty, moglibyśmy je sobie dać w sumie w siłę. Bo czemu nie? Jesteśmy mistrzami teraz. No i już raczej nie będziemy sobie dawać więcej. W ogóle mam eliksiry życia, nie wiem skąd. Ale możemy sobie je na spokojnie wypić. Do siły na razie nie robimy nic z tymi rzeczami. Co ja chciałam? Ach. Mamy kunszt... nie, mamy bloki dwuręczne, nie kunszt obrony południowców. Tylko bloki dwuręczne. I oto teraz takim sposobem powinniśmy mieć 69% wykrycie. No nie wiem, myślę, że już nie ma sensu dalej raczej kolejnego progu przeskakiwać. Już teraz powinniśmy sobie co najwyżej dawać w siłę. Gdzie jest Gorn? On tu powinien stać, a jego tutaj nie ma. Diego, czy ty wiesz, gdzie jest Gorn? Bo Gorn mnie uczy siły. Ej, ja jestem ślepa? Czy o co chodzi? Okej, to fajnie, bo widzę, że Gorna tutaj nie ma. Może został poza obozem jakimś cudem, w sensie sprawdźmy to, bo ostatnio tam był w kanionie. Tak, ciała dalej leżą. Czy Gorn dalej tutaj stoi jakimś prawem? Nie, ale mam jeszcze obusieczny topór. W sumie, wiecie co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy sprzedać cały ten syf i sobie pokupować jeszcze co nieco, jakiś mikstur i tak dalej. No bo to też by się nam przydało, także no. I od kucharza też możemy wtedy sobie kupić te wszystkie zupki. Chciałbym się do ciebie zwrócić o pomoc w pewnej delikatnej sprawie. Słucham. Jak zapewne wiesz, mam bardzo cenną skrzynię, a w niej jeszcze cenniejsze przedmioty. Skrzynia jest na solidny zamek i klucz, ale ostatnio doszły mnie słuchy, że w obozie jest ktoś, kto taki klucz może dorobić. Nie wiem, czy to prawda, ale to nie daje mi spokoju. Gdyby ktoś mnie okradł. Rozumiem, ale jak mogę ci pomóc? Słyszałem o możliwości zamknięcia kufra za pomocą magii. Za pomocą magii? Tak. Podobno jeden z magów wody zna się na tym. Gdybyś mógł z nim porozmawiać i poprosić go o zabezpieczenie mojej skrzyni, byłbym bardzo wdzięczny. Jak bardzo wdzięczny? Bardzo. Zapłacę ci 1000 sztuk złota. No dobra. Naprawdę ja mogę dalej ten miecz kupić? Pomogę ci. Czy znasz imię tego maga? Tak.
Nazywa się Mynkos. No jasne. Załatwię to najszybciej jak się da. Mynkos już będzie miał nas chyba dosyć. No o ten miecz z rudy już się nie będziemy pytać. Skąd ja mam 8000? Ktoś mi wytłumaczy? Halo? What the hell? Okej, okay, chyba nie czaję. Dobra, wiecie co? Zostawmy sobie wszystko do dwuręcznej. Premia. Jezu. Sprzedajemy wszystko do jednoręcznej, bo mi się to po prostu nie przyda. Dwuręczniaki sobie zostawimy. To już mogę sprzedać mój tajfun. Miażdżę deskę też możemy sprzedać, bo jest gorsza. Piracki Cordelas. Wszystko do jednoręcznej. W sumie tutaj już wszystko możemy sprzedać po tej stronie, także... Będziemy mieli sporo jeszcze pieniędzy. Gorzej jak się nam to przyda do czegoś. Mam nadzieję, że nie. Dobra, kilof zostawiamy. Nóż myśliwski. Możemy chyba sprzedać. Laga, pałka, sztylet. Ciężką kuszę mam, nie wiem skąd. I zwykłą kuszę. Lepszą od mojej. Specjalny łuk myśliwski też możemy sprzedać. Te łuki też. Strzały też. Mam dużo pieniędzy. Więc moglibyśmy tak naprawdę sobie może nie kupić jakąś broń, ale na pewno moglibyśmy zainwestować w jakieś mikstury. Tylko kto tutaj handlował takimi rzeczami? Chyba magowie, nie? Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Mamy naprawdę dużo pieniędzy. Dobra, chodźmy może najpierw do tego kucharza. I kupmy od niego wszystko, co ma. Bo i tak mnie na to stać, a to daje nam różne premie. Ma 2T, gulasz mięsno-warzywny i baraninę. Przepis na potrawkę z jala też możemy kupić. Bo przepis na potrawkę z jala daje chyba siły 5. Ach, chciałam sprawdzić stół alchemiczny, bo tutaj nie ma stołu. W ogóle jak tam Torben, ty się czujesz? Torben, ty jesteś rzemieślnikiem, prawda? Tak, byłem nim. Teraz jestem wrakiem człowieka. Wciąż źle się czuję i nie mogę odzyskać wewnętrznego spokoju. Wszystko od tego feralnego dnia, gdy ujrzałem błyskawicę Beliara, trafiającą w Jarkendar. Ale nie chcę już o tym mówić. Dlaczego o to pytasz? Gdybyś przypomniał sobie swój fach, miałbym dla ciebie nie lada zadanie do wykonania. Chodzi o wykonanie kapliczki Inosa. Ta kraina jest zalewana pomiotem Beliara i potrzebuje wsparcia duchowego. Paladini nie mogą czuć się bezpiecznie w swoim obozie, mimo że otoczyli go solidną palisadą. Ja i generał Lee sądzimy, że figura Inosa wzmocni ochronę obozu i doda otuchy ludziom. Lee tu jest? To niezwykłe. To bardzo ciekawe, co mówisz. Z chęcią się podejmę wykonania kapliczki. W końcu zajmę się czymś konkretnym i przestanę się nudzić. Tak, to powinno dobrze ci zrobić. Potrzebuję tylko odpowiednie materiały. Kamienne bloki sam mogę załatwić, ale będę jeszcze potrzebował złota i srebra. Chcę, aby posąg był okazały. Okej. Oczywiście. Ile tych materiałów będziesz potrzebował? Sądzę, że 3 bryłki srebra i 10 bryłek złota powinno wystarczyć. Postaram się to załatwić. W porządku. Spotkamy się na miejscu. Oto surowce. Doskonale. Jutro posąg powinien być gotowy. Mam ogromny zapał do pracy. No i dobra, czyli jedno zadanko będziemy mieli tak naprawdę z głowy. Kapliczka Inosa, jesteśmy w trakcie. Magiczne zabezpieczenie skrzyni. To do Mynkosa musimy iść. Fis w opałach. Eksperymenty Galimesa. No, nie znaleźliśmy żadnego takiego kamienia. Choroba Torbena, jesteśmy w trakcie. Te wilcze skóry, to ja tego nie zrobię. Chyba. Dostęp do świątyni Adanosa, to jesteśmy... Dobra, mistrz areny. Co ty na to, żebyśmy... Co ty na to? Co wy na to, moi drodzy? Żebyśmy jeszcze spróbowali zawalczyć dzisiaj z wam na przykład. Tylko dobija mnie to, że Gorn mi gdzieś zniknął. Cholera wie gdzie. Przecież on chyba nie zginął, nie? Nie mogę się w takim wypadku siły nauczyć tutaj u nikogo. Dobra, spróbujmy z Wamem zawalczyć. What? Moment, co? Hej, Mora! Słyszałeś ostatnie nowiny?
Jakie nowiny? Z okazji naszego wspaniałego. A w ogóle Gorn toczy się na arenie. Nad piratami. Wódz Warek ponownie zezwolił na walki ludzi z orkami. Jeśli masz chęć, możesz wyzwać na pojedynek Nochgara, Galimesa lub Kereta. Radzę ci jednak uważać. To potężni wojownicy. Jednak najciekawszej rzeczy jeszcze ci nie powiedziałem. Tak? Wódz Warek wyraził gotowość do pojedynku z mistrzem areny. Na coś takiego czekałem całe lata. Takiego starcia ta kraina jeszcze nie widziała. Jeśli więc zostaniesz mistrzem areny, będziesz mógł zmierzyć się z wodzem. Oczywiście najpierw powinieneś pokonać Nochgara, Galimesa i Kereta. Jeśli więc chcesz skrzyżować ostrze z samym wodzem, nie pozostaje ci nic innego, jak wznowić trening i przygotować się do walki. Okej, fajnie. To co, ja z Wamem już walczyłam? Bo mnie chyba ominęło coś, nie wiem. Chcę iść do Gorna, na pewno. Widzę, że będzie pojedynek. Powodzenia! Co? Jaki pojedynek, Gorn? Panuj się, że z nikim nie walczę teraz. Dawaj mi siłę. Nie wiem, przy ilu on ma próg, ale na pewno musimy wbić kolejny poziom. Dobra, powinniśmy się ruszyć. Ciekawi mnie, czy się coś porespiło, więc przejdźmy się na przykład tutaj i sprawdźmy, czy coś tu żyje. Bo jak coś tu żyje, to po prostu to pokonamy i będziemy w domu. O, zombiaki się pojawiły. To bardzo łatwy exp. Podejrzewam, że na bagnach też się tego cholerstwa trochę porespiło. Dobra, ten z zombiakami to mogę teraz, wiecie... Nie musimy się w ogóle przejmować nimi. Dobra, pięknie. One i tak nic przy sobie nie mają. Tutaj chyba nic żywego... O, kolejne zombie. Jak to dobrze się składa. Bardzo fajnie, bo to naprawdę są łatwe punkty doświadczenia. A, nie zrobiłeś mi nawet za dużo. Myślałam, że mnie walnie, wiecie, tak porządnie. Tylko chciałam, żeby mi się Bezio odbagował. Dobra, czy w kopalni coś będzie? Nie wiem, ale można sprawdzić. Coś tu ożyło, coś tu jest więcej niż było. Nie, nie ma tutaj niczego. Okej, okay, moglibyśmy wydobyć też surowce, ale nie chcę mi się bardzo tego robić. Nauczyłam się tego tylko po to, żeby... do zadanka, wiecie. Szczególnie, że to bardziej chodzi o pieniądze, a nam pieniędzy raczej teraz nie brakuje. Teraz to nam brakuje, moi drodzy, siły. Bo nie będę chciała pić tych mikstur, dopóki sobie nie wbijemy tego. Także dzisiaj troszeczkę poekspimy sobie. Tutaj są piekielne te topielce. Zobaczymy, jak sobie z nimi radzimy. Nie powinno to być raczej nic trudnego. Mamy też cerbery. No, cerbery to nie powinien być żaden problem. O, to warg! Ała, ty paskudo! Myślałam, że to cerber! Dobra, dam mu się troszeczkę poobijać. Dobra. I to też jest cerber. Witam. Panów piekielnych. Wy mnie możecie podpalić? Chyba nie. Nie wiem. A tak, z cerberów? Nie ma skóry właśnie. Nie ma z nich skóry. Ja tutaj nie byłam? Czy tak się... Przecież ja tu byłam. Srebrny pierścień. Coś mnie, moi drodzy, omija. Dobra. Przeklikajmy sobie. O, w nich raczej właśnie nic nie ma. A mogę skórę warga? Mogę skórę warga. Dobra. W porządku. To tak, teraz idziemy sobie w drugą stronę. Tylko zrobimy sobie jakiś zapis. Chciałam dzisiaj robić zadania, ale widzę, że sobie podekspimy jeszcze trochę. Szczególnie, że tak jak mówię, chciałabym kolejny próg punktowy. A nie wiem, przy ilu jest. Chyba przy... Albo przy 80, albo przy 90. Czyli musielibyśmy sporo tych poziomów wbić. W sensie jest to możliwe, nie? Nie żeby coś, ale po prostu... Trochę nam to zajmie. Wiadomo, zadanka też trzeba będzie jakieś porobić.
Dobra, tu widzę jakieś paskudztwo płonące. No to mnie już chyba może podpalić. To jest chyba jaszczurka. Moment. Tutaj płomienie zostały. Myślałam, że to, wiecie, jacyś przeciwnicy. Czy tutaj ktoś jeszcze będzie siedział? No podejrzewam, że nie. Nie, nic z tych rzeczy. Dobrze, że mamy ten pierścień prędkości, bo to jest jednak ratunek solidny. Dobra, no piratów już nie ma, bo już przez chwilę miałam takie, dobra, żeby piraci nas nie zauważyli, to że zbroję. Nie, nie ma już piratów. Dobra, czyli sobie pobiegamy dzisiaj troszeczkę po tej dolinie. Podekspimy, porobimy jakieś ciekawe rzeczy. W tamtą stronę raczej nie ma co biec, bo tam raczej nic nie znajdę. Tutaj też w dużej mierze teren powinien być oczyszczony, bo biegliśmy tutaj z paladynami. Ale tam na dole nas nie było na pewno. Właśnie. Więc troszeczkę jeszcze tych miejsc do odwiedzenia jest. Są nawet takie miejsca, gdzie nie byłam na samym początku, bo było dla mnie po prostu to za trudne. O, tutaj mamy, moi drodzy, piekło. Dobra, no zajmijmy się tymi paskudami. Są znowu nasze kochane topielce piekielne. Gdzie mój kryt, ja się pytam. Podobno mam kryta dużo. Znaczy mam dużo, ale nie, też nie jakoś bardzo dużo. Tam chyba jakaś jaszczurka jest też płonąca. Nie wiem, dlaczego mam nagle problemy z tym bieganiem. O, w szkielety się władowałam. Mądra jestem bardzo. Dobra, ale jakoś sobie radzimy. W porządku. Wiecie, bałam się, że będzie gorzej. Robi się ciemno, co mi się bardzo nie podoba, bo mam nawet rolety niezasłonione, niezasunięte, a poza tym na YouTubie będzie ciemno. Dobra, witam panie jaszczurko. O, ten mi może bardzo ładnie przypieprzyć. O. Niczego tu nie znajdę. Z jaszczurką to widzę, że nie ma, przebacz. Dobra, robimy dzisiaj trochę więcej tych zadań, bo jest troszeczkę miejsc do odwiedzenia. Na bagno trzeba się udać, bo tam na bagnie na pewno się porozpiło pełno cholerstwa. A dodatkowo tam będziemy mieli przecież jeszcze... te nam zostały bagienniaki, nie? W sensie golemy bagniste. Bagienne, bagniste. Boże kochany. No, tak głupie dziadostwa. Czy tutaj coś rośnie? Polna jagoda. Myślałam, że coś bardziej lepszego. W sumie, skoro tutaj już jesteśmy, to moglibyśmy się przebiec do obozu paladynów. Tutaj jeszcze była jaskinia po drodze. I w tej jaskini chyba coś się działo, czego ja wcześniej nie mogłam zabić. Dobrze mi się to wydaje? Czy nie? Cerber! Ej, ja tu byłam? Takie mam pytanie. Niczego tu nie znajdę. Otwierałam te kufry? Tak, otwierałam, dobra. Czyli tutaj w środku jakimś prawem się zrespił Cerber. Okej, w porządku. Nieważne. A raczej mało ważne. Dobra, pobiegniemy do obozu paladynów. Tam się akurat prześpimy. W tym obozie. Bo to powinno nam też później pomóc w właśnie w sprawie tej kapliczki. Tu jesteśmy tak naprawdę już koło doliny, ale do doliny będę chciała się przebiec inną drogą. W dolinie w ogóle też zostawiliśmy kilka rzeczy, bo potwory były za silne, tam troszeczkę harpi zostało. Też z tego co pamiętam. Ale no, co ja się będę przejmować? Mamy sporo czasu. Zresztą, gdzie mi się spieszy, przepraszam, no seria jest od tego, żeby nagrywać i żeby grać, tak? Także i tak pierścień prędkości nam dużo pomaga. Okej, kapliczka miała stać jutro, więc prześpijmy się i zobaczymy faktycznie, czy będzie stała. Do rana. Czyli wygląda na to, że jednym z potężniejszych przeciwników jest piekielny jaszczur. Ten ognisty. Czy ta kapliczka już tutaj stoi? W ogóle wybaczcie za to kołatanie się obrazu, jak biegam.
Ciekawi mnie, czy tutaj panowie mogą mieć dla mnie jakieś zadania. No podejrzewam, że nie, bo by mnie zagadali. Słyszę o tym po raz pierwszy. Może z André mogę pogadać? Twoja żona wróciła. A ty możesz mnie uczyć? Czego? Okej, ty też uczysz siły. W porządku. Tutaj orkowie nam zostali. Troszeczkę ich tutaj jest. Nie widzę nigdzie na razie tej kapliczki, więc... O, tu jest! Cześć, Torben! Bardzo szybko zabrałeś się do dzieła. Tak, sporo już zrobiłem. Teraz potrzebne jest mi złoto i srebro do odlania posągu. Czy masz te surowce? Już ci dałam. Kapliczka jest już gotowa? Jak widzisz, jeszcze ostatnie poprawki, ale praktycznie już wszystko gotowe. I ja czuję się o wiele lepiej. Dzięki tej pracy doszedłem do pełni sił i zdrowia. Ojej. To chyba sam Innos mnie wspomógł. Na pewno. Nagrodę za otrzymaną pracę przyjmij ode mnie 1000 sztuk złota. Dzięki, przyjacielu. To znaczy gubernatorze. No i daj se spokój. Czyli co, zadanka są wykonane. Tak, piękna sprawa. Te eksperymenty, do cholery jasne, jak to zrobić? Te eksperymenty. Dobra, przespaliśmy się. Możemy iść do bandytów, bo tam mamy 2 zadania do zrobienia. Nawet więcej. Mamy fis w opałach. A to co, choroba Torbena jeszcze się nie wykonało? Kapliczka Inosa jest gotowa, a Torben odzyskał siły i wydaje się być zdrowy. Chyba ta praca najbardziej im pomogła z całej kuracji. Pozostaje mi tylko poinformować o tym Larisę. Dobra, czyli jak wrócimy. Dostęp do świątyni. Wiecie co? Chodźmy w takim razie może do doliny. Chociaż wiecie co? Nie, do doliny pójdziemy. O, i tym razem to jest Larisa. Torbenowi. Mam wobec ciebie ogromny dług wdzięczności. Teraz możemy żyć spokojnie, a ja nie muszę się codziennie martwić stanem mojego mężczyzny. Przyjmij w podzięce ten zwój magiczny. Dzięki. Torben wykonał kawał dobrej roboty, ale najważniejsze jest jego dobre zdrowie. Pięknie. Zanim pójdziemy dalej... O kurde, ukradłam jej chleb. O duchu przodków część 4. Okej, ciekawie. Dobra, idziemy na bagna. Bo myślałam sobie o tym, żeby udać się do tej doliny, ale nie ma na razie takiej potrzeby. Okej, tu jest ekipa z Warszawy. Nie ma na razie takiej potrzeby z prostej przyczyny. Z przyczyny o nazwie... jak będziemy się zajmować kapliczką, to i tak będziemy musieli wstąpić do Neorasa raczej. Słyszę gobliny. Witam. Oż ty cholero. Dzień dobry. Dobra, pięknie. Nie chcę się już nic za bardzo z nich zbierać. Tutaj troszeczkę biegało tego cholerstwa, więc na spokojnie będziemy mogli sobie wbić raczej... Na pewno jeden poziom tutaj wbijemy w okolicy. Oż ty w dupsko! Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Ilość tego cholerstwa... Halo! Proszę mi... Mogę wyciągnąć chociaż broń? Mogę wyciągnąć broń? Czy nie mogę? Boże, zębacze, brzytwiaki, cholera. A to jest zwykły zębacz. A to jest wygląda jak smoczy zębacz. Jezu, ale ja spanikowałam, czy wy to widzieliście? Do cholery jasnej. Dobra, ja myślałam, że mnie to pogryzie, kurwa, na amen. A to mi w sumie nic nie zrobiło. Dzień dobry. Takim koksem już jestem? Witam serdecznie. Może najpierw zębacza. Cerbery to mnie tak, wiecie, łaskoczą bardziej, bym powiedziała. Kurde. Ja tutaj, wiecie, nigdy nie szłam, bo tutaj zawsze takie biegało to dziadostwo. Aha. Schowaj te kusze. Dobra, musimy uważać z jaszczurką piekielną. Bo ona trochę może napsuć krwi. Ała, cholera jasna! Głupi dziad. Mam broń dwuręczną, ma się tak daje oklepywać głupiej jaszczurce. Oj, pięknie, mówiłam, że wbijemy kolejny poziom. Tam ogarm jest na dole, ale nie powinniśmy się nim w ogóle przejmować. Jakiś topielec się na mnie denerwuje, bo słyszę.
Dobra, jaszczurki to jest aktualnie największe zagrożenie, ale już mamy jeden poziom i będzie tego dużo, dużo więcej. Dzień dobry. Zanim do Ogara podejdę, to może najpierw jaszczurka. Dzień dobry. Znaczy się topielec. O, dzień dobry. Ała, cholera, jasna. Zapomniałam, że to jest wojownik cienia, pozdrowienia z więzienia. No, wojownik cienia to jest żart, w sensie... Dobra, nie schodzę tam na dół. Nie schodzę tam na dół, bo ten wojownik cienia to on mnie sprzątnie. O, wróciło mi bieganko. Może zamiast tego wojownika to jednak byśmy Ogara na przykład wyklepali. Albo tego topielca właśnie na przykład. Ej, słyszę coś. Coś tu tupało przed chwilą. Jakiś golem tu jest? Czy o co chodzi? Coś mi idzie w pierdole. Jezusie Maryjo! Ała, no cholera jasna! Boże święty, tu jest tyle tego... O Boże. Z czym do ludzi, moi drodzy, nie? Z czym do ludzi? Wiecie co, przyjdziemy tutaj potem. W sensie pobiegniemy tedy do doliny później, a teraz póki mamy trochę czasu jeszcze, to chodźmy coś zrobić na bagnach. Na przykład pogadać z Alvaro i dać mu list od Lee. Co prawda to jest już fabularna sprawa i boję się, że jak to zrobimy, to będzie kłopot. Ale no, zobaczymy. Tutaj jest jeszcze trochę tego cholerstwa, także wbijemy sobie jeszcze tutaj troszeczkę expa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie topielec. No witam serdecznie. Witam i do widzenia. Czy to jest goblin i jaszczurka? No, pani piekielna, jaszczuro. Boję się, że tam na dole stoi wojownik cienia, ale mam nadzieję, że nie, bo oni są jednak naprawdę trudni jeszcze. Nie, są dwa szkielety. Halo. O, dzień dobry. O, szkielet na hita, to jest to, co lubię. No, witam, witam. Pięknie. Nawet nie chce mi się z nich tych kości za bardzo zbierać. No, dawaj. Pięknie. Kurde, sporo tych szkieletów tu jest. Na szczęście oni już nie sprawiają mi większych problemów. Podoba mi się bardzo to, jak ta broń kalata. O, witam. A ty kim jesteś, do cholery? Ezil. Co słychać? Okej. Ach. Zapomniałam. Piekielny ścierwojad? Nie, to pielec. Dzień dobry. Sporo tu expa będzie. Ale to lubię. Czy to jest demon? Możesz bić tego demona, przepraszam. Bezimienny bohaterze, no. Świetnie, bo on mi lata nad głową oczywiście. Na szczęście pamiętam jeszcze, jak się bije z demonami. Bezi, możesz go uderzyć ładnie. Okej. W porządku, żyjemy. Trochę mnie ten goblin rozproszył. Może się napijemy tego dużego. Nawet dwa razy. W porządku, czyli tutaj też jest bardzo niebezpiecznie i w ogóle lepiej tutaj nie chodzić. Dobra. Pobiegnijmy może w stronę magów. Znaczy ja wiem, że aktualnie to tak biegnę, nie biegnę, ale tutaj może być coś ciekawego. O nie, ty paskudo! Naprawdę jeszcze tutaj jesteś.
cholero. Panie drzewcu. No, poczekam sobie. Ała, no nie chciałam tak. Wstawaj. Dobra, wiecie co, zapiszę się, bo... To była bieda. Ała! Bez idioto. Aha, on zginął, bo... Niczego tu nie znajdę. Nie wiem, dlaczego zginął. Dziwne sprawy tutaj się dzieją. Ale nie będę marudzić, bo mam expa za darmo tak naprawdę. No za darmo, bo ci przeciwnicy nie są coś wymagający. Tutaj są ci bagienne golemy, tutaj gdzieś były w okolicy. Może byśmy spróbowali jednego takiego wyklepać. Dobra, on widzę nie chce do mnie sam przyjść, więc ja też do niego na razie nie przyjdę. Dzisiaj troszeczkę, no tak... Tak no. Dobra, czy tutaj się coś dzieje? Wydaje się, że teren jest w miarę bezpieczny. Udajmy się w takim razie do Menkosa prosto. Zobaczymy, co on powie na temat tego zabezpieczenia. Tej skrzyni. Hej! Przy okazji mogę go też okraść, także sprawdźmy. I jakie on ma mikstury jeszcze? Masz jakieś stałe? Nie wygląda na to, że masz. Masz na pełnię życia przepis. Czy słyszałeś o magicznym zamknięciu skrzyni? Nie tylko słyszałem, ale nawet ostatnio odpracowałem odpowiedni czar. Naprawdę? Zgadza się. Czyżbyś akurat czegoś takiego potrzebował? Dokładnie. Kupiec z obozu orków obawia się włamania do swojego kufra. Rozumiem. To świetna okazja do wypróbowania zwoju. Chętnie sprawdzę jego efekt. Spotkamy się przy namiocie kupca. Zgoda? Jasne. Okej, w porządku. Także na razie to zostawiamy tak jak jest. I gdzie biegniemy? No do Alvaro. Raczej w teleport nie ma co wskakiwać. Tu jakaś w ogóle mikstura leży. Fajnie, że odkryłam ją dopiero teraz. Aż mi grę zlagowało. Wow. Dobra, mam nadzieję, że żadnego wojownika cienia tutaj nie będzie, bo oni jednak naprawdę potrafią napsuć krwi sporo. Jak już tutaj jesteśmy, moi drodzy, to w sumie moglibyśmy zrobić jedno zadanko z krzesiwem konkretnie. Raz właśnie kupiłam krzesiwo, bo mówiłam, że będzie potrzebne do zadania i to zadanie bylibyśmy już chyba w stanie zrobić, ale bardzo mi się nie chce tam iść. Dobra, bo mamy też naszą piękną randkę do załatwienia. Mamy też uwolnić Fiska, więc zobaczymy, jak to wszystko się tutaj potoczy. Czy ja mogę z Sarą rozmawiać? Już umiem grać na lutni. Cudownie. Przyjdź wieczorem. Najbliższy wieczór spędzimy razem. Okej, a to która jest godzina, że tak się zapytam? Nie to cholera. Nie tap, Enka. Jest 10.44, to nie jest wieczór. Halo, Bezi, opanuj się. Dobra, no to pójdziemy oczywiście, ale teraz to tak. Czy ja mogę pogadać sobie z Greensem na przykład? Czego ty mnie możesz uczyć? Aha, siły i zręczności. Dobra, czyli w każdym obozie mamy nauczyciela tak naprawdę. To dobrze. Mieliśmy te skrzynie pod ten... ogarnąć. Dobra, na razie to teraz jest dzień i w ogóle musimy poczekać, aż strażnik sobie pójdzie. Więc pierwsze co zróbmy, to najlepiej chodźmy do Alvaro i porozmawiajmy z nim. No, Alvaro? Mam dla ciebie list. List? Od kogo? Od generała Lee. Pokaż ten list. Lee czeka na odpowiedź. Powiedz mu, że jego argumenty nie robią na mnie żadnego wrażenia. Mam tą tabliczkę, na której tak bardzo wam zależy. Ale warunek jest tylko jeden. Ułaskawienie. Nie obchodzi mnie, jak to załatwicie. Nasz obóz rządzi się swoimi prawami. Panuje tu ład i porządek.
Pod tym względem jest nawet lepiej niż w niejednym królewskim mieście. Zasłużyliśmy na możliwość, by znów żyć jak wolni ludzie, a nie jak wyrzutki. Nie będę pisał żadnego listu. Sam powiedz to generałowi. Skoro sam był kiedyś skazańcem, powinien nas zrozumieć. Okej, a gdybym tak... Aha, bo on mi kazał przecież robić to za niego. Nie możemy się targować o tą tabliczkę. Zawiera bardzo cenne informacje, dzięki którym będziemy mogli pokonać plagę Beliara. Od niej zależy bezpieczeństwo i los całego Jarkendaru, a także wasze. Nie może być przedmiotem przepychanek. Przedstawiłem już swoje warunki. No ale halo, ja to miałam robić sama z nim, dobra. No to gdzie jest Lee? Bo się obróciłam w kółeczko? No tak. Nie spodoba mu się to raczej. Widzę, że udało się wybudować kapliczkę Innosa. Tak. Zgadza się. Nie było łatwo, ale rzemieślnik Torben spisał się znakomicie. Doskonale. Teraz możemy czuć się o wiele bezpieczniejsi. Moc Innosa z pewnością będzie nas chronić. Okej. Dostarczyłem list Alvaro. Napisał odpowiedź? Nie. Powiedział, że jedynym warunkiem otrzymania tabliczki jest amnestia. Rozumiem. I co dalej? Co postanowiłeś? Jak to? Przecież jesteś gubernatorem Corinis, a ode mnie otrzymałeś królewskie pełnomocnictwa. Sam zdecyduj, co dalej. W takim razie chyba muszę ogłosić amnestię. Świetnie. To odważna decyzja. Nie mamy innego wyjścia. Powiedz o tym Alvaro. I pamiętaj, teraz to ty rządzisz na Corinis. O kurde, ja sobie zapomniałam. Znaczy miałam takie w głowie trochę to, no nie? Że w sumie to przecież Bezi po cholerę idziesz, jak on ci dokazał robić sam. Do obozu bandytów oczywiście. No to w takim razie mamy pełne jakby prawo do decydowania. Przystaję na wasze warunki. Jak to? Ty przystajesz? Generał Lee mianował mnie gubernatorem Corinis i udzielił wszelkich pełnomocnictw. Podejmuję tę decyzję w imieniu króla. Naprawdę? Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ty... Tak, zostałem gubernatorem. Oczywiście, przepraszam. Przyjmuję. Udzielę wam amnestii w zamian za tabliczkę, której szukam. Chcę też gwarancji wszelkiej pomocy, jakiej możecie udzielić w walce z plagą Beliara. Jeśli tabliczka okaże się tym przedmiotem, którego poszukuję, obiecuję wam ułaskawienie i możliwość osiedlenia się w Corinis. Szczegóły omówimy, gdy będę miał tabliczkę i przekonam się co do jej autentyczności. Zgoda. Przyjmuję twoje warunki, gubernatorze. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Ja i moi ludzie jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Weź tą tabliczkę i sprawdź ją. Ale jestem pewien, że to dokument, którego poszukujesz. Bardzo ci dziękuję. Tak, to na pewno ta tabliczka. Doceniam to, że zaprowadziłeś ład w tym obozie oraz wprowadziłeś sprawiedliwe prawa. Tym samym mianuję cię nowym sędzią Corinis. Co ty na to? Nie jestem godzien tak wielkiego zaszczytu, gubernatorze. Ależ jesteś. Rozumiem, że przyjmujesz nowe stanowisko. Skoro nalegasz? Tak. A więc to postanowione. Jak tylko uporamy się z plagą i wrócimy do Corinis, obejmiesz swoje stanowisko. Na razie jednak czekajcie na rozwój sytuacji. Rozumiem, że w razie potrzeby mogę liczyć na waszą pomoc? Oczywiście, gubernatorze. Gdybyś potrzebował broni, żywności czy złota, daj znać. Mamy go pod dostatkiem. Doskonale. Ale to jeszcze nie wszystko. Do tej pory wzbraniałem magom wody dostępu do świątyni Adanosa. Teraz, gdy osiągnęliśmy nasz główny cel, mogą swobodnie badać tą świątynię. Jeśli możesz, przekaż im tę wiadomość, gubernatorze. Oczywiście. Bardzo się cieszę, że sam wyszedłeś z tą propozycją. Teraz wybacz, ale cię opuszczę. Muszę uwolnić moją wyspę od grożącego jej zła. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W porządku. W takim razie chodźmy może od razu do Saturasa. I mu o tym powiedzmy. Czy przeniesie mnie wreszcie kiedyś normalnie? No halo! Dobra, wejdziemy tak naprawdę... O! Dziękuję bardzo, że mnie wreszcie przeniosło i no, dajmy mu znać, że już mogą też badać te świątynie. No to wygląda na to, że już naprawdę dużymi krokami się zbliżamy do końca. Boli mnie fakt, że mamy te zadania poboczne. Nie do końca chce mi się je robić, ale wypadałoby, bo raczej nie są jakieś skomplikowane. Alvaro pozwolił na zbadanie świątyni Adanosa. Naprawdę?
To niewiarygodne! Jak to się stało? Szukając drogi do skarbca Złotych Wrót, natrafiłem na ślad zaginionej tabliczki, która, jak się okazało, była w rękach Alvaro. Oczywiście musiałam zdobyć tę tabliczkę, ale Alvaro postawił warunek taki sam, jak w przypadku waszej prośby o dostęp do świątyni. Skoro jednak zostałem gubernatorem, postanowiłem ich ułaskawić. Wtedy za jednym zamachem otworzyły się drzwi do tabliczki i do świątyni. Alvaro sam wyszedł z tą inicjatywą i kazał przekazać ci wiadomość. Drzwi do świątyni Adonosa stoją otworem. To wspaniale! Moje wielkie pragnienie się ziściło. Czy tutaj jest runa teleportacyjna do obozu magów wody, a ja jej nie zebrałam od początku gry? Zaraz zwołam wszystkich magów i wszyscy się udamy na miejsce. Razem wejdziemy i spadamy wnętrze świątyni. Czy ja to mogłam zebrać wcześniej? Boże, Saturas, co ty robisz? O matko. Czy to znaczy, że zadanie się wykonało? Nie. Czyli coś czuję, że ja muszę też tam wejść, mistrz areny. Najemnik wam, ale wam nie chce ze mną walczyć, także okej. Warto przekazać wiadomość Saturasowi. No mamy, no to musimy się udać do Neorasa w takim razie. No przeteleportujmy się do niego w takim razie. Okej, Neoras jest na swoim miejscu, przez co się bałam, że go tu nie będzie. Moment. Co tu się dzieje na zewnątrz? A. Dzieje się to, że tu jest demon i dzieje się to, że tu się dzieją dziwne rzeczy. No dawaj. Ła! Cholera jasna, no. Się trzepie cała ta gra, ja nic nie widzę. Jeszcze to piekielne paskudztwo. Czy ta gra... Może się przestać to tak ciąć? Matko jedyna. Pójdę się zaraz przespać do chaty Neorasa, bo... Po prostu młyn totalny. A witam serdecznie. Co to za cholerstwa tu? Goblin nie zszedł mi na hita. Naprawdę? Kto to widział? No gin paskudo. Dobra, pogadajmy z Neorasem. Hej, ty! Zdobyłem tabliczkę, która znajdowała się w obozie bandytów. Wspaniale, gubernatorze. Gratuluję tytułu szlacheckiego i stanowiska. Dzięki, ale zanim zacznę się pławić w zaszczytach, musimy zniszczyć plagę Beliara. Oczywiście. Pierwszy poważny krok już zrobiliśmy. Mamy tabliczkę. Teraz muszę ją odczytać, co zapewne nie będzie łatwe. Te starożytne języki. Zajmie mi to około 2-3 godziny. W porządku. Dobra, to moglibyśmy teraz... Aha, dobra, czyli poczekamy od razu. 2 godziny później. W porządku. Myślałam, że będziemy mogli coś robić. Hej! No? Hej! Odczytałem tabliczkę. Dowiedziałem się wiele interesujących szczegółów na temat historii Arkendaru, a także o samych Złotych Wrotach. Ta tabliczka jest jedną z trzech, na których jest opisane, czym są Złote Wrota, dlaczego powstały i jak się do nich dostać. Obawiam się, że bez pozostałych dwóch nie znajdziemy drogi do tego starożytnego skarbca. Ale na razie przejdźmy do tego, co udało mi się przeczytać z tej tabliczki. Starożytni w swej mądrości przewidzieli możliwość potężnego ataku zła i na wypadek takiego ukryli potężną broń, która zniweczy wszelkie zakusy złej mocy. Taką broń był specjalnie przygotowany artefakt. Starożytni nazwali go Kryształem Adanosa. Przez wiele miesięcy, poprzez długie modlitwy i obrzędy, wtłaczali w niego moc Twórcy Nieba i Ziemi. Starając się ubłagać łaskę Adanosa, jednocześnie prosili go, aby zło już nigdy nienawidziło tej gry. Akurat ta prośba nie została chyba wysłuchana. Na to wygląda. Ale słuchaj dalej, gubernatorze. Jeden z magów prowadzących tamte obrzędy zapisał na tej tabliczce, że Adanos może jeszcze tylko raz w dziejach tej krainy dopuścić potężny atak zła. Będzie to kara za niewierność starożytnych. Raz. Tylko raz może na to zezwolić. I właśnie na ów moment ten mocarny artefakt został przygotowany. I zdaje się, że właśnie jesteśmy świadkami tego ataku zła.
Jego siła i zasięg są zaiste niespotykane. Czyli idąc tym tropem, jeśli teraz zniszczymy plagę Beliara, kraina Jarkandaru już na wieki będzie spokojna. Tak to można odczytać. Dalej ów starożytny mag pisze, że droga do tego artefaktu jest niezwykle trudna i daleka. Jednak gdy ów moment zagrożenia przyjdzie, sam Adanos poprowadzi do niego ludzi. Ów mag radzi, aby wsłuchać się w głos Adanosa i iść za jego natchnieniem. Na sam koniec zaś zaleca nieustawanie w poszukiwaniach i wytrwałość oraz podaje niezwykle cenną informację. Droga do Złotych Wrót została opisana na 3 tablicach. Ta jest pierwszą z nich. Potrzebujemy jeszcze 2. Zgadza się. Kolejne 2 są ukryte gdzieś w Jarkandarze. Używając swej przenikliwości musisz je odnaleźć, gubernatorze. Cieszę się, że mogłem tobie pomóc w poszukiwaniach, ale teraz nasza współpraca musi się zakończyć. Jak to? Pilne obowiązki, od których niedawno się oderwałem, wymagają ode mnie powrotu. Nie mogę dłużej tu pozostać, ale mam także dobrą wiadomość. Przybędzie tu, a właściwie już przybył, mój brat Xardas. Xardas? Tak, przyjacielu. Miło mi było ciebie poznać, ale już muszę cię opuścić. Xardas wszystko ci wyjaśni i poprowadzi w odkrywaniu drogi do Złotych Wrót. Ale... Żegnam. Okej. O, widzę, że Xardas siedzi na dworze. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W kolejnym porozmawiamy z Xardasem, zajmiemy się questami z dziennika, damy sobie plus 5 do siły kolejne. No i co? I zobaczymy dalej te wszystkie zadanka. Trochę tego jest. Może to z wilczymi skórami uda się wykonać. Może tutaj w dolinie jeszcze zostały jakieś wilki. Sama nie wiem, zobaczymy. Wszystko okaże się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. I jeżeli chcecie widzieć więcej, no to zachęcam do zostawienia subskrypcji z oczywiście dzwoneczkiem, żeby otrzymywać zawsze powiadomienia, bo wiadomo, jak to YouTube czasami mam w zwyczaju, że jednak tych powiadomień się nie otrzymuje bez tego dzwoneczka. Więc cóż, ja już uciekam montować dla Was ten film. I co, do usłyszenia. Cześć!